Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny raz meble przestawione. Tym razem łóżko pod oknem, łóżeczko, a tu meblościanka. No, te dwa sobie postawiłam jako słupek. Dwie komody do tego. Zastanawiam się, czy czasem nie zrobić tak, że ten, powiedzmy, słupek z boku, a tutaj te dwie komody, nie wiem, jeszcze pomyślimy. No, ta toaletka została nieruszona. Ja przez to lustro właśnie tutaj jestem trochę uziemiona. No, też z jakimiś innymi przemeblowaniami, no bo one są przyklejone, także jakby co to tak za bardzo nie mogę się poruszać, ale jakiś tam manewr zawsze jest, także dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu z kolejnym przemeblowaniem. No to już u mnie taka tradycja. Mamy o zmianę aranżacji, to drzewko dałam tutaj, bo właśnie ono jest wysokie, a tam trochę tak było, wiecie, na kupie wszystko, także... A ja czasami sama ze sobą nie mogę, ale lubię po prostu meble przesuwać, bo wtedy, tak jak wam mówiłam, jakby coś nowego się zadziało w tym pokoju, a teraz mam wrażenie, że jest bardzo dużo miejsca. Chyba tak najwięcej miejsca jest w tym momencie, że tutaj patrzę, całe pole takie wolne. No jeszcze muszę sobie deskę do prasowania schować. A Ignasia łóżeczko na pewno będzie przesunięte, tylko muszę zabezpieczyć było dalej, żeby ten. Nie było tak na kupie, nie? Wszystko także najpierw trzeba zabezpieczyć, żeby, wiecie, nigdy nie wsadził, nigdy się nie interesował tutaj gniazdkami i tak dalej, ale wiecie, lepiej jakoś mieć to zabezpieczone. No, tutaj muszę umyć ścianę, bo kiedyś jak mieliśmy łóżko w tą stronę, to Franki sobie tamtędy przechodził i zobaczcie, jak mi ubrudził, muszę ją umyć, poukładać na toaletce, no i... Tak, także od rana porządki, przemeblowania i tak dalej, i tak dalej. Twarzą się z wami witam z kawką. Moja ulubiona kawka piankowa. Szybciutki przepis, bo bardzo często się mnie pytacie. Paula, co to za kawka? Mów szybciutko. Dwie szklanki kawy rozpuszczanej. Tego nie było. Dwie łyżeczki kawy rozpuszczanej, dwie łyżeczki cukru, u mnie dwie łyżeczki, możecie dać jedną, wody troszeczkę tak na dnie, ubijacie to, powstaje przefantastyczna pianka. Ja to później mieszam, daję piankę na dół, zalewam mlekiem, mieszam i na górę daję piankę i później sobie tworzę takie, jak widzicie, o, nazwałam to zębami na Instagramie, nie wiem jak to nazwać, ale w każdym razie, że robi mi się takie, o, takie przejścia fajne. Uwielbiam tą kawę. Jest przepyszna, takie troszeczkę Nescafe frappe, troszeczkę taka kawa mrożona, możecie dodać tutaj lody, możecie dodać bitą śmietanę jeszcze, żeby był taki full wypas, ja też czasami tak właśnie robię. No a teraz potrzebuję zdecydowanie kawy. Tak, pogoda jest fajna, nie ma co narzekać, mimo że jest duchota i w ogóle jest gorąco, nie ma słońca, ale jest ciepło i tego właśnie chciałam, także super się cieszę. Mateusz zaraz wraca z pracy i będziemy szli na dwór. No, a póki co, to właśnie my z Ignasiem zjedliśmy sobie obiadek, ja pomyłam naczynia i już mam tak naprawdę wolne. Już miałam wcześniej wolne, bo ja sobie wszystko zrobiłam rano, tylko jeszcze, wiadomo, trzeba obiad naszykować, później pomyć jeszcze naczynia, żeby było wszystko. Ja tak lubię, wiecie, nie lubię zostawiać sobie naczyń gdzieś tam na później w ogóle, bo wraca się skądś i naczynia są do mycia, także nie fajnie. A ja dzisiaj taki troszeczkę no make-up day, dałam sobie troszkę korektora dookoła oczu, wiadomo, brwi zrobione, rzęsy wytuszowane i tyle, no przy takim upale stwierdziłam, że nie będę się malowała. No, włosy spięte mojego zarąbistego koka. Myślę, że na dwór to jakaś krótka bluzeczka i shorty tylko i wyłącznie. No i za chwilę będziemy śmigać na plac zabaw zapewne. Także tyle kochani, dzisiaj nic takiego ciekawego, chociaż uznaję dzisiejszy dzień za bardzo produktywny, chociażby ze względu na przesuwanie mebli, odkurzanie, mycie itd. itp. Pranie jedno wstawione, powieszone, obiadek ugotowany, jeszcze zrobiłam właśnie sosik sobie, nie wiem czy wam mówiłam. Mówiłam wam chyba, czy nie mówiłam? Nie, to chyba Sandrze się nagrywałam, i, bo my się tak nagrywamy, już nie chce nam się pisać, my nagrywamy się. I właśnie zrobiłam sobie dzisiaj mielone z pieczarkami w środku i do tego sos zrobiłam też, bo zostało mi troszeczkę pieczarek, więc sosik zrobiłam, do tego młode ziemniaczki, mizeria, więc obiadek super. I powiem wam, że chyba pierwszy raz w życiu smakowały mi tak mielone. Ja ogólnie nie przepadam za mięsem mielonym, chyba że jest to spaghetti, o, słoneczko wychodzi, ale tam jest mocno zachmurzone chyba, nie, bo tak mi się wydaje. Nie, źle mi się wydaje, firanka takie stworzyła wrażenie. W każdym razie ja za mielonym nie przypadam, chyba że jest to spaghetti, a dzisiaj mi wyjątkowo smakowało. Ja sobie zrobiłam, wiecie, z pieczarkami w środku. Pieczarki tak drobno posiekałam i do tego cebulka to usmażyłam i właśnie to do mięsa razem i tak sobie robiłam
Kotleciki i do tego też sos pieczarkowy, no można tak powiedzieć, same pieczarki podsmażyłam, troszeczkę dodałam przypraw i śmietaną osiemnastką i to mi, wiecie, zgęstniały taki sosik bez żadnego proszku. Chociaż przyznaję, że ja robię często sosy z proszku, bo jakoś tak kurde nie potrafię ich doprawić dobrze. Chyba, że macie jakąś fajną przyprawę do sosów, jak dodajecie sobie, to mi tutaj zdradźcie na dole koniecznie. A tymczasem ja sobie lecę, moi drodzy, idę do Ignasia troszeczkę usiąść jeszcze, czekam na Mateusza i później na dwór, tak jak mówiłam. Nie będę się powtarzać, bo wiem, że niektórzy z Was tego nie lubią, a ja jakoś mam po prostu tendencję, także buziaki. I widzimy się, myślę, że już jutro jest sobota, Mateusz jest w domu, niedziela, więc myślę, że w poniedziałek będę dogrywała dalej vloga. Chyba, że coś jutro będzie, no to zobaczymy. Także w każdym razie wy widzicie za chwilę, a ja może później, albo jutro, albo po, albo za 2 dni. To mój ulubiony makijaż. Wczoraj było mega opalnie, przedwczoraj też, więc makijaż był tylko, tak wiecie, rzęsy, brwi. A dzisiaj już jest chłodniej, dużo chłodniej, 10 stopni mniej. Więc makijaż sobie zrobiłam, mamy niedzielę, więc też wiecie, przy niedzieli. A myślę, że warto od czasu do czasu jakiś taki makijaż mocniejszy sobie strzelić, więc ja dzisiaj, chłopaki tam w tle, ja dzisiaj i podkład mocniejszy ten z Vibo, jak on się nazywa, Forever Better Skin. Ja sobie go mieszam troszeczkę z tym rozjaśniaczem z Kobo, bo jednak jest dla mnie troszkę za ciemny, a na oczach mam, bo ostatnio też się ktoś mnie pytał, na oczach mam paletkę z Eveline An Angel Dream i tutaj ten najbardziej zużyty kolor na całą powiekę, później prawie w załamaniu i troszeczkę brązu z innej palety, którą jak Wam pokażę, to nie padnijcie, jak wygląda. Uwaga, paleta z Lovely. Tak, pewnego razu w moim domu wydarzyło się nieszczęście, jeśli chodzi o paletę. Sorki za te odgłosy, ale zaczęli, jak ja włączałam kamerę, to zaczęli. Dobra, w każdym razie, no, jeden mały człowiek się dobrał do palety, chciał się chyba pomalować, czy nie wiem, co on chciał wyczynić. No i paleta wygląda, jak wygląda. No, a wracając do palety z Eveline, powiem Wam, że bardzo, bardzo ją lubię, naprawdę. I moja mama też ją ma i też cały czas używa. Cały czas używa i też jest zadowolona, a ja uwielbiam się w takich kolorach złota, brązu, takiej rdzy, więc cała ja. Na włosach też podobnie. Także no, ja jestem gotowa. Dzisiaj miałam ciężką noc, w sensie ciężką, nie żeby jakoś ktoś się budził czy coś, ale powiem Wam, że jakaś tak była ciężka noc, że ja niby spałam, a czuję się, jakbym nie spała. Normalnie jestem tak zmęczona, oczy mnie tak szczypią, mam takie ciężkie, że jakby mi tak klapnęły, to już by się nie otworzyły. Więc no, powiem Wam, że nie wiem, jak dzisiaj wytrwam, dopiero 10, więc daleka droga przede mną, ale mam nadzieję, że Ignaś pośpi dzisiaj trochę, więc ja sobie z nim położę się i trochę sobie też jeszcze odpocznę. Nie wiem, co to dzisiaj było, za 2 razy, 3 razy wstawałam, więc powiem Wam, że no nieciekawie, nieciekawie. No ale cóż, czasami tak bywa. Jedna z Was podrzuciła mi fajny, co fajny, fajny pomysł na filmik, a mianowicie przegląd mojej szafy. Słuchajcie, to może być ciekawe, naprawdę ciekawe, bo mam kilka staruci w szafie. Między innymi moją sukienkę studniówkową, więc może być, że chciał. Także na pewno taki filmik będzie, ale nie wiem kiedy, muszę po prostu, wiecie, musi być Mateusz, ja muszę sobie tutaj na spokojnie stanąć, wszystko ogarnąć, on musi się zająć Ignacym, żeby, wiecie, było fajnie, może z jakimiś odgłosami w tle, ale żebym ja po prostu mogła być sama i ogarnąć to sama wszystko, bo chciałabym też kilka rzeczy, wiecie, pokazać mam, ale też muszę przymierzyć, w ogóle może tą sukienkę studniówkową na siebie włożę, będzie po prostu szałciał. Tak, także taki filmik w planie. Macham Wam paznokciami, zmieniłam właśnie pazurki dzisiaj dokładnie. Powiem Wam, że ten kolor tamten poprzedni to był Yellow Bahama z Neonite. Ignacy musiał ruszać szafkę, a powiem Wam, że tą szafkę tutaj na przedpokoju na buty, taką typową, mamy z Blacka i to jest chyba najsłabsze ogniwo. Bo mamy właśnie meble z Blacka w salonie u Alexa i powiem Wam, że są spoko, to nie jest jakoś super ekstra jakość, ale nie można narzekać, na pewno dużo lepsze są od mebli z Ikei. No ale ta półka właśnie na buty jest jakaś taka,
dziwne ma te zawiasy takie, one jak się pociągnie mocniej, to zaraz wypadają i cała półka wpada w dół. No, w każdym razie wracając do paznokci, właśnie miałam ten kolorek z Neonail, ten taki bananowo-limonkowo-żółty, niby pastelowy, ale trochę neonowy, taki fajny kolorek, naprawdę bardzo fajny na lato i w ogóle, ale mnie męczą takie kolory. Powiem Wam, ja taki kolor to na 3-4 dni i wystarczy, ja wolę takie klasyki, delikatne paznokcie, czasami wiadomo, że czerwony kolor, czy na przykład czarny, brązowy, ale takie, wiecie, spokojne, czyli stonowane kolorki, dlatego wróciłam dość szybko. Właśnie zmieniłam paznokcie i to jest dokładnie Classic Nude od marki Eveline. Ja, jeśli chodzi o hybrydy z Eveline, lubię te jasne, bo są spoko, te ciemniejsze niestety dość szybko się tutaj na czubkach ścierają i ja daję zawsze, wiecie, na zakładkę, nawet jak on się nazywa, top coat, ale niestety mimo wszystko one mi się ścierają dość szybko, więc... Taki Classic Nude u mnie na pazurkach. Lubię, po prostu lubię takie kolory. No, a stylowa typowo na letniaka. Druga bluzka, to, którą Wam pokazywałam ostatnio z Sinsaya. Martyna mi dokupiła jeszcze dwie kolejne, bo była akurat z Sinsaya i napisała mi, żeby wzięła mi emeczki. Jeszcze jedną białą i bordową, a tutaj jest ta zielona, którą Wam tu pokazywałam w filmiku, nie wiem czy w tym, czy w poprzednim, bo już nie pamiętam, co tam nagrywałam. Spodenki są albo z Shein, albo z Romui. Stare. Ja mam je tutaj zawinięte, bo one są dłuższe, także mogę je nosić na dwa sposoby. No i tak, może nie jest tak na letniaka, ciepło bardzo, ale jeszcze coś na wierzch. I zaraz z Ignasiem idziemy na dwór, bo już mamy 16:30, czekam tylko na Mateusza i idziemy. No, także tak to wygląda. Ostatnio też tutaj się zadziało, jeśli chodzi o przemeblowanie. Właśnie ten regał, który stał tutaj, wylądował tam. O, i teraz mamy coś takiego, ale to już przemylowałam przed sypialnią jeszcze jakoś, tak powiem Wam, sprzątałam sobie. Czasami mnie taka wena twórczana idzie rano i tak sobie myślę, a przesunę sobie meble, wymiotę stamtąd, odkurzę, no i tak, tak to się skończyło. Dzień trzeci tego vloga, tak nagrywam na raty, właśnie skończyłam trening i nagrywam Wam też na story, że... Ale nie wiem, czy nie mówiłam Wam tutaj też we vlogu w którymś, że teraz ciężko mi idą te treningi w upały. Znaczy nie ma jakiegoś strasznego upału, ale ja malowałam, kończyłam tą przeduszkę taką na balkonie malować o 8 i już mnie tak przypiekło, już tak się tam upociłam, że masakra, także dzisiaj chyba będzie naprawdę ciepło. No i w takie pogody powiem Wam, że ciężko mi idzie, ja już też mam alergię, tak mi się powoli zaczyna i już troszkę mi astma męczy, plus dodatkowo wiecie ten... No ta pogoda i ciężko mi idzie, powiem Wam, że no szybko się właśnie męczę i tak bardziej łapię zadyszkę i w ogóle nie, ale wiecie, nie poddaję się, także walczę dalej. I co miałam jeszcze Wam powiedzieć, dzisiaj w ogóle mam luz co do obiadu, bo wczoraj robiłam zupę, więc dzisiaj zupa jako pierwsze danie, a na drugie danie naleśniki francuskie. Cały czas się mnie pytacie, czy to są naleśniki francuskie. Ja daję słone nadzienie do tego. Normalnie robi się ciasto typowe na naleśniki, tylko się nie dodaje ani można soli, tak, jeśli to mają być tylko na słono. No i co? No i normalnie naleśniki się smaży, do tego ser, szynka, na kukurydza, ogórek. Ja dzisiaj jeszcze mam pieczarki, będę podpiekała, także tak to wygląda z nadzieniem, więc dzisiaj mam luz, jeśli chodzi o obiad. No, trening za mną jest chyba po 9, 15 czy 20, szybciej dzisiaj zaczęłam, więc i no, już rano jestem ogarnięta, jeśli chodzi o trening, zaraz jeszcze szybki prysznic, ale zanim to jeszcze odkurzę, bo jeszcze przy tym wiadomo, że człowiek się upoci, także takie typowo domowe sprawy. No i co, mama moja ma dzisiaj wolny, więc może namówiłem, żebyśmy poszły rano, w sensie jak ja się ogarnę i w ogóle, na kawę do babci, po prostu posiedzieć. Aleks ma teraz wolne wtorek, środa, czwartek od lekcji, bo są egzaminy ósmych klas. Właśnie dziewczyny szły na 8 rano, na czarno ubrane, tak, i ma wolne, tak, tak, a już w ogóle już teraz jest luz, bo już oceny są powystawiane, więc można oddychać pełną piersią, cieszyć się w końcu. A nie, wiecie, jakiś stres i w ogóle te lekcje to masakra, że ja się mega cieszę, ale wiem, że wy też pytałyście mi znać pod ostatnim vlogiem. Dobra, kochani, bo też ten vlog chyba będzie w ogóle taki przemarudzony przeze mnie, jakieś takie
tylko update'y co do co tam u nas i tak dalej, bo nic ciekawego w sumie się nie dzieje, nic jakiegoś mega zatrważającego. Idę ogarniać chatę dalej, jak ogarnę siebie, to później siadanko jakieś, no i mam nadzieję, że pójdziemy na kawkę do babci. No cieszę się, bo jest piękny dzień, cieszę się, że jest słońce w ogóle, o, sama radość. Tak, a w ogóle ostatnio w sobotę przeszła taka burza u nas, że normalnie powiem Wam, że to trwało może 5-10 minut, a ja na balkonie miałam powódź, po prostu miałam powódź przez duże P. Powiem Wam, że normalnie to niby zachmurzyło się, niby coś tam grzmiało w oddali, ale to tak szybko przyszło, że ja nie zdążyłam zebrać wszystkich poduszek. Nie ściągnęłam sobie pelargonii i jak zaczęło wiać i lać, akurat zacinało prosto na mój balkon. Jezu, ja w tym z Ignasiem byłam sama. Zaczęłam zbierać te poduchy i wiecie, tutaj zabrałam spoko, jednego kwiatka zdążyłam ściągnąć i zaczęło tak mocno walić tym deszczem i gradem, że leciałam w pośpiechu jeszcze po drugą poduszkę, nie umiałam wyjść w ogóle na balkon, bo tak wiało i lało i jak wyszłam te kilka sekund, byłam może 3-4 sekundy na tym balkonie, to po prostu ciekło ze mnie i jeszcze w ogóle najlepszy numer hit roku 2020, może jako drugi, bo pierwszy to koronawirus, to że śmieję się teraz z tego, ale miałam otwarte też okno tutaj w sypialni i coś trzasnęło. Ja myślałam, że wiecie, w lampę mi tutaj, jak się rozpędziłam z tego salonu mokra. Tak po prostu zatrzymałam się na ścianie w przedpokoju, na kafelkach się tak poślizgnęłam, bo gołe stopy, upadłam na rękę, że myślałam, że normalnie ręka jest złamana, po prostu dobrze, że była ta ściana, a dobrze, że też nie zdążyłam się wieczyć czołowo z tą ścianą, bo ja nie wiem, jak ja bym wyglądała. Ludzie, nie umiałam się w ogóle pozbierać, bo wiecie, mokra cała podłoga mokra przeze mnie i Jezu, ta ręka mnie tak bolała chyba ze dwa dni. Ojejku, powiem Wam, że normalnie człowiek niemyślący, ale wystraszyłam się, że coś tutaj się dzieje, wiecie, poważnego, więc... Jeszcze bym się połamała na lato, w gipsie siedziała, by był numer. Dobra, kochani, kręci mnie w ogóle już katar, alergia mnie coraz bardziej męczy. Zaczyna się połowa czerwca i Paulina będzie miała przez połowę czerwca, lipiec i sierpień, przez najlepsze miesiące po prostu alergię i astmę. Dobra, kochani, zbieram się na marudzę, później się z nami jeszcze tutaj zgadzam. Dzisiaj w narożniku znalazłam pościel moją. Wiecie, zapomniałam, że ja taką pościel miałam. Ja mam wszystkie tam jakieś poduchy, wiecie, takie zapasowe i poszewki, pościele w tym narożniku. I tak, kurde, dzisiaj my na noc go otwieramy, zabezpieczamy trochę, bo wiecie, Frankie mógłby się tam trochę zadomowić za bardzo. A jakoś mi się nie uśmiecha, wiecie, odkurzać później całą tą sierć. I w każdym razie tak patrzę, mówię, a co to takiego ładnego? I patrzę, to moja pościel. A już się wystraszyłam, Aleks wychodził, że to Ignacy, on ma już teraz fazę otwierania drzwi, także... Jak ja nigdy się nie zamykałam, tak teraz po prostu cały czas musimy być zamknięci. W każdym razie, wracając do pościeli, to no właśnie tą znalazłam. Zapomniałam w ogóle, że ja mam taką pościel. Ta też jest spoko, mogłam ją tutaj mieć, bo ja bardzo, bardzo się przyzwyczaiłam do tej. No i sobie myślałam, żebym zmieniła, ale ja chyba dwa dni temu, nie, w sobotę tak prałam właśnie pościel całą, bo Ignaś mi wymazał cieniami ostatnio. No, także następny raz na pewno sobie zmienię tą. Kurczę, zapomniałam, powiem Wam. Fajnie jest sobie gdzieś tam schować jakieś rzeczy i później za jakiś czas o nich przypomnieć, bo też ładny wzór. No spoko, także następna na pewno będzie to. Dobra, kochani, słuchajcie, przyszło do mnie dresy z Allen Store i ja zamówiłam sobie, robiłam przejewam story, a tutaj pan łopatą coś robi, także sorki za hałasy. Ja zamówiłam sobie tą wersję, produkcję polską, bo jest produkcja polska oraz włoska. Ja miałam możliwość przymierzenia sobie u Sandry i u Martyny. Martyna zamówiła włoską, a Sandra właśnie polską. Obie te wersje, no i powiem Wam, że ogólnie zamówiłabym sobie włoską, gdybym tego nie mierzyła według centymetrów, według tego, jak to oglądałam sobie story u dziewczyn z Allen Store i wybrałabym włoską, bo tam... dziewczyna, która pokazywała te dresy, ma 1,65 m, tak jak ja, i wydawało mi się, że to będzie, no wiecie, no jak na takie wymiary to będzie ok, a okazało się, że nie, że jednak zdecydowanie lepiej wyglądam w tej wersji polskiej, czyli te spodnie są dedykowane osobom 170 cm wzwyż. Także ja mam 165 cm i tak na mnie te spodnie wyglądają. Powiem Wam, że jestem mega zadowolona. Ja miałam właśnie okazję dotykać, przymierzyć te dresy, więc wiedziałam, co dostanę, jak to będzie wyglądało. Kupiłam je w kolorze brudnego różu i ten kolor na
zdjęciu na stronie jest troszkę przekłamany. Ten w rzeczywistości jest dużo piękniejszy. To jest taki piękny, średni, przybrudzony róż. O, może tak bym go określiła. Bardzo, bardzo fajne dresiki. Naprawdę super do takiego, wiecie, luku sportowego, ale one nie są takie, wiecie, typowo sportowe. Mają w sobie to coś. Wyglądają pięknie. Dalej łopata w tle i do tego mam też bluzę. Bluzę Wam za chwilę pokażę, jak wygląda. No ja akurat tak dzisiaj idę ubrana, bo jest nie jest ciepło, ale też nie jest jakoś zimno. Taka średnia pogoda. Myślę, że akurat w sam raz na tak dresy i bluzka. Także już Wam mierzę bluzę. Boże, akurat teraz tam będzie tą łopatą po tym chodniku. Na mokro, mam nadzieję, że będzie trochę ciżej. I słuchajcie, ja ogólnie do całego kompletu nie byłam przekonana. Najbardziej chciałam sobie zamówić same spodnie, ale wersji polskiej spodni nie ma. Wersję włoską możecie kupić osobno, bluzę osobno, spodnie, super sprawa, ale niestety wersji polskiej, czyli te spodnie dłuższe, no niestety nie jest taka opcja dostępna. Ja pisałam do Ellen Stories, dostałam informację, że no, że niestety koszt samych spodni w wersji produkcji polskiej byłby może 20 zł tańszy, były one by 20 zł tańsze od całego kompletu, więc to się nie opłacało, a w ogóle ten cały komplecik 179 zł. Więc tak, słuchajcie, zamówiłam, bo bardzo zależało mi na spodniach. Co do bluzy, całego kompletu jako kompletu nosić nie byłam przekonana, dlatego że ja wolę właśnie na przykład bluza szeroka, do tego bardziej dopasowany dół, bądź też odwrotnie, jeśli szerokie spodnie, to dopasowana góra. Ale muszę Wam przyznać, że właśnie wczoraj przymierzyłam te spodnie, dałam Wam na story, dostałam tyle komplementów i ogólnie sama jakoś tak... Samej mi się zaczęło to podobać. No to jest taki styl troszeczkę workowaty, bo no bluza jest bardzo, bardzo obszerna. Bluzkę to śmiało myślę, że weszłoby L-ka i nawet XL-ka, bo w spodnie ja noszę takie powiedzmy M. Więc myślę, że L-eczka jeszcze wejdzie, będzie spoko, ale już XL-ka, no wiadomo, jeśli lubicie opięte rzeczy, no to jeszcze można by było, ale bluza jest duża, naprawdę bluza jest duża, o, zobaczcie. No i tak, ja właśnie zamówiłam z myślą chodzenia osobno, ale no muszę Wam przyznać, i tak jak wczoraj na Instagramie przyznałam, że chyba mi się to podoba. Chyba to ma swoje, jakiś swój urok i jestem na tak jednak. A naprawdę początkowo jak zobaczyłam, ja w ogóle jak widziałam już to na modelce, to stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, bo ja mam krótkie włosy. Wiecie, jak jeszcze dziewczyna ma długie włosy, fajnie gdzieś tutaj da na ramiona i w ogóle tutaj na klatkę piersiową, to wiecie, to zupełnie inaczej wygląda. Ale no kurczę, coś w tym dresie jest takiego, że i ja dobrze wyglądam. Także no, tak to wygląda. Chciałam Wam powiedzieć o tym, dlatego że to teraz na te dresy jest ogólnie szał ciał, naprawdę tego jest mnóstwo i w Ellen Store właśnie są dostępne dwie opcje, ta produkcja polska i włoska. I chciałam Wam je koniecznie pokazać, dlatego że ja no, zamówiłam sobie te dresy włoskie, w produkcji włoskiej, gdyby nie to, że je przymierzyłam i gdyby nie to, że czuję się zdecydowanie lepiej właśnie dzięki temu, że przymierzyłam w tych. No zobaczcie, mam 165 cm i one są na mnie takie. Lustro jest brudne, bo ja zawsze mówię, to jest tutaj strefa Ignasia od, no... Nie, może od połowy, ale ten kawałek cały dolny. Ja umyję, on za chwilę i tak się znajdzie. Także słuchajcie, no tak to wygląda. Powiem Wam, że naprawdę kolor w ogóle jest też przeboski. Bardzo, bardzo mi się podobają te dresy i cieszę się, że je zamówiłam. Szkoda, mimo wszystko szkoda, że nie dało rady zrobić samej wersji polskiej na spodnie, bo na pewno zamówiłabym jeszcze z dwie pary. Bo w sumie, chociaż może jak się przekonam, tak wiecie, w 100% do tego, do całości, to jeszcze może bardziej bliżej jesieni zamówię sobie jeszcze inne kolory, zobaczymy. No, nic nie mówię, nic się tutaj nie określam, bo nie wiem sama, zobaczymy jak to będzie, ale w każdym razie bardzo, bardzo mi się dresy podobają. Tak widzicie przodem, o, szafa, całe wrota tutaj otworzone, proszę bardzo, zamykamy. A więc tak Wam pokażę tutaj przodem jeszcze, jak ten kolorek wygląda. Myślę, że jest bardzo twarzowy, mimo że ja w chłodnym różu nie wyglądam tak super, to on ma właśnie w sobie tony takiego ciepłego różu i wygląda naprawdę bardzo, bardzo twarzowo. Jeszcze wiecie co, ja przymierzałam w ogóle sobie ten komplecik, jak miałam takie bardziej rude włosy, bo one mi się znowu sprały. Farba wytrzymuje mi tak półtora tygodnia, więc ja już mam takie sprane włosy, ale jak przymierzałam sobie w tych takich rudych, po dwóch myciach, one są takie najładniejsze wtedy i ten dresik, Boże, jak to pięknie wyglądało, naprawdę. Powiem Wam, że skradło moje serce i
Ja ogólnie teraz, tak jak Wam już mówiłam jakiś czas temu, bardzo sobie cenię wygodę. Dla mnie przede wszystkim, jeśli chodzi o stylizację, to właśnie jak jeszcze telefony, wszystko mi tutaj przeszkadza. W każdym razie cenię sobie właśnie wygodę. Dla mnie stylizacja ma być, oczywiście wiadomo, że ładnie ma to wyglądać, schludnie, estetycznie, ale ma być wygodnie przede wszystkim, bo ja teraz śmigam z Ignasiem, muszę być, wiecie, muszę czuć się dobrze i swobodnie. No i właśnie te dresy takie są przepiękne, kolor naprawdę na stronce, na stronie on tak nie wygląda i słuchajcie, on jest praktycznie zawsze dostępny i my rozmawiałyśmy z dziewczynami, że chyba to jest przez ten kolor, że on nie jest, ten jego kolor nie jest taki rzeczywisty oddany na tym zdjęciu. On jest, no powiem Wam, że gdybym nie widziała na żywo tego dresu, widziałabym tylko zdjęcie, to ze zdjęcia nie zamówiłabym go, bo on na zdjęciu wygląda tak troszeczkę sztucznie, a to jest bardzo naturalny, przepiękny, taki właśnie średni, przybrudzony róż. Na paznokciach mam ciemniejszy ten kolorek, ale w ogóle teraz mi się wpasowało super. Także o, bąbel chodzi, jeszcze z gołym tyłkiem, bo próbujemy dalej nauczyć się siku. Słucham! Ty łobuziaku. Ja w ogóle też, kochani, tutaj na zakończenie z tym dresikiem chciałam się też z Wami pożegnać, także no, tak to wygląda, a ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym. Także buziaki, papa! Papa zrobimy? Papa! Co tam jest? Papa zrób! Papa! Papa! Hej!